Ojcowie kapadodzy, między innymi również Bazylii wielki, pisali również o Duchu Świętym, bo jak Państwo mogli zauważyć w tej historii Duch Święty się nie pojawia. Pojawia się jedynie Syn Boży. Nie znaczy, że chrześcijanie nie wierzyli w Ducha Świętego. Oczywiście wierzyli od początku. Chrzcili zawsze w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Jednakże nikt nie podważył do tej pory bóstwa Ducha Świętego. Ale oczywiście w IV wieku musieli się pojawić tacy, którzy i to podważyli. Byli to tak zwani pneumatomachoi, czyli duchobórcy, którzy odmawiali bóstwa duchowi świętemu. Gdyby duch, rozumowali duchobórcy, miał mieć boską naturę, musiałby być albo drugim synem bożym, czyli bratem Jezusa. Albo też pochodzić od syna, czyli wnukiem Boga Ojca. No, tego typu rozumowania. Bazyli Wielki napisał pierwsze dzieło w historii Kościoła o Duchu Świętym. Co on zrobił? On tak naprawdę przyjrzał się wszystkim fragmentom z Starego Testamentu i z Nowego Testamentu, jaką funkcję ma Duch Święty. Duch Święty, który unosił się nad wodami potopu, Duch Święty obecny w stworzeniu świata i człowieka, Duch Święty przemawiający przez proroków, Duch Święty obecny w życiu Chrystusa, Duch Święty posłany przez Chrystusa e, dla apostołów w Wieczerniku itd. i tak dalej. Tak dalej. Bazyli Wielki zanalizował te wszystkie fragmenty z Pisma Świętego w dziełku Duchu Świętym. Nie jest to niewielkie dziełko, można je przeczytać w języku polskim jest. I zastanawiał się właśnie nad tymi relacjami. Również dowodził, że, Chrystu, że Duch Święty jest Bogiem. Nie używał jednak słowa Bóg w odniesieniu do, do, Boga, do, do Ducha Świętego, żeby nie drażnić tych duchobórców. Argumentował on również na podstawie liturgii. Otóż w IV wieku prawdopodobnie podczas liturgii w różnych kościołach używano różnych sformułowań. My dziś mówimy chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu na zakończenie, jest to doksologia, na zakończenie każdej jakiejś modlitwy, również modlitwy eucharystycznych. I takie sformułowanie istniało w IV wieku, ale było też inne. Chwała Ojcu przez Syna w Duchu Świętym. Kolejne sformułowanie było chwała Ojcu z Synem wraz z Duchem Świętym. Bazyli Wielki przygląda się tym sformułowaniom, ponieważ niektórzy właśnie argumentowali, że skoro oddajemy chwałę Ojcu przez Syna w Duchu Świętym, to że Duch Święty jest jakąś taką przestrzenią, w której jesteśmy, a więc nie jest osobą, prawda? Ale Bazyli argumentuje, no ale zaraz, są jeszcze inne sformułowania, którymi się modlimy. Chwała Ojcu Synem wraz z Duchem Świętym. Skoro oddajemy chwałę Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, to znaczy, że oddajemy chwałę Bogu. Każdy z nich jest Bogiem. I syn, i Duch Święty, i Ojciec jest jednym Bogiem, bo chwała przynależy się tylko Bogu. W związku z tym, zgodnie z tą formułą lex orandi, lex credendi, czyli w sposób, w jaki. Się modlimy, jest sposobem, w jaki się wierzy, jest prawem, jest tym, w co się wierzy. W związku z tym Bazylii mówi: Skoro Kościół od zawsze oddawał chwałę i Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, to Kościół od zawsze wierzył, że i Ojciec i Syn i Duch Święty jest Bogiem. No i te rozważania. Te rozważania doprowadziły do Soboru Konstantynopolitańskiego I w 381 roku, który powtarza tekst z Nicei. Tutaj mają Państwo na, na ekranie tekst z Nicei. Wówczas to Nicea staje się Soborem. Wówczas to ojcowie w Konstantynopolu uznają, że Nicea jest Soborem i że to kredo, które jest w Nicei, obowiązuje wszystkie Kościoły. Nie znaczy to, że inne kościoły nie miały własnego credo, na przykład, że miał swój skład apostolski. W każdym bądź razie Konstantynopol oprócz tego credo, które my znamy, które kończyło się na słowach. I znowu przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, którego panowaniu nie będzie końca. Są, tak kończy się credo nicejskie. I dodaje i w Ducha Świętego, to znaczy wierzę w Ducha Świętego, ale Konstantynopol dodaje Pana i Ożywiciela, który od Ojca pochodzi, którego należy czcić i wielbić wraz z Ojcem i Synem, który przemawiał przez proroków. Tego nie było w Nicei. To dodaje Konstantynopol. Po tych wszystkich rozważaniach teologicznych, do których doprowadzili i ojcowie kapadocy i Atanazy i niewielcy wielcy teolodzy. Proszę zwrócić uwagę, że Duch Święty nie jest nazwany homoousios, nie jest nazwany współistotny ojcu. Ale tą współistotność oddają inne terminy terminy pochodzenia biblijnego i liturgicznego. Skoro odbiera wspólnie chwałę, skoro należy go wielbić z ojcem i synem, a w związku z tym również Duch Święty jest Bogiem. Również on jest współistotny. Nie użyto słowa współistotny ponieważ wywoływało ono wiele kontrowersji, ale Konstantynopol dodaje jak gdyby tę współistotność, podkreśla, że Duch Święty również jest Bogiem, a o Duchu Świętym będzie już inny wykład.